sprawdzony, prosty przepis na placki ziemniaczane. Niby banalne danie, ale nie zawsze trzeba sięgać po wysublimowane przepisy. Czasem warto odłożyć kulinarne eksperymenty. Nadrobię za to dodatkami. Będą potrzebne ziemniaki, mąka, używam żytniej, pokrojona cebula, mielone siemielniane zalane ciepłą wodą, uprażony sezam, natka pietruszki oraz do przyprawienia sól, pieprz, adżwan lub kminek i można dodać trochę curry. Najczęściej ścieram ziemniaki na takich średnich oczkach tarki. To, ile puszczą soku, zależy oczywiście od gatunku ziemniaka, ale też od tego, na jakich oczkach zetrzecie. Na patelni rozgrzewamy oliwę i podsmażamy na niej cebulę, około 10 minut. Gotową dodajemy do startych ziemniaków i mieszamy. Następnie dorzucamy pozostałe składniki, czyli mąkę, natkę pietruszki, sezam, przyprawy i siemielniane. Dzięki siemieniu całość będzie bardziej zwarta i przy formowaniu placki nie będą się rozpadały. Dlatego siemię bardzo dobrze sprawdza się jako zastępnik jajka. Znowu rozgrzewamy na patelni oliwę z oliwek. Ziemniaczaną papkę można nakładać bezpośrednio na patelnię i rozpłaszczać na niej placki łyżką lub uformować wcześniej placki w dłoniach i następnie ostrożnie układać na rozgrzanej na patelni oliwie. Smażymy placki, aż staną się rumiane z obu stron. Wykładamy na talerz i gotowe. Placki można serwować z różnymi dodatkami, na przykład z sosem żurawinowym. Pysznie komponują się też z pesto szpinakowym czy ajwarem, czyli pikantną pastą warzywną. Zajrzyjcie po przepisy na wegevloga.pl.